to kolejne serduszko w powiecie bialskim i gmina Zalesie też aktywnie przyłącza się w zbieranie nakrętek, które pomagają chorym dzieciom zrealizować swoje plany, bo myślę, że wszyscy Państwo słyszeli, że te nakrętki, zbieranie tych nakrętek umożliwia pozyskanie sprzętu dla chorych dzieci, dla dzieci ze schorzeniami, żeby mogły dostać czy to sprzęt rehabilitacyjny, czy to wózki do poruszania się dla tych chorych dzieci. Bardzo cenna inicjatywa. Taka zwykła rzecz jak korki plastikowe mogą pomóc dzieciom. To bardzo ważne i bardzo cenna inicjatywa tej fundacji, która w zamian za to takie rzeczy robi. Mieliśmy przyjemność obserwować również jedną z radnych. To była pani? Tak, przed chwilą dosłownie mieliśmy okazję zobaczyć panią radną gminy Zalesie, panią Grażynę Sposób, która też przyniosła i ze swojej kieszeni wysypała nakrętki do tego serca. Zauważmy też to, że serduszko pojawiło się w dniu wczorajszym, a dzisiaj mamy już ogromną ilość tych nakrętek w tym serduszku. Także ja bardzo serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców nie tylko gminy Zalesie, ale wszystkich przejeżdżających to miejsce, które tutaj wybraliśmy dla tego serduszka, też nie jest przypadkowe, bo jest to miejsce, gdzie przechodzi i przejeżdża bardzo dużo samochodów, gdzie spotyka się wiele osób, żeby po prostu ci ludzie też widzieli, że w tym właśnie miejscu zbieramy korki dla mieszkanki naszej gminy. Jest to Ala z Zalesia i to dla niej właśnie będziemy w tym miejscu te koreczki zbierać i miejmy nadzieję, że będą one służyły w zamian za jakiś sprzęt, który na pewno spełni jakieś marzenia tej dziewczynki. Generalnie był to taki pomysł, że w mediach naprawdę widzieliśmy, że wszystkie generalnie gminy te serduszka swoje miały i wpadłem też na taki pomysł, dlaczego inne gminy mogą mieć, a my nie, i dlatego też podrzuciłem kiedyś taki pomysł też na sesji Rady Gminy, zaproponowałem. Ten pomysł zyskał akceptację i pozytywny odbiór i radnych, ale i też mieszkańców, z którymi rozmawiałem, że takie serduszko też chcielibyśmy w naszej gminie ustawić, żebyśmy mogli także pomagać.